Szanowni Państwo, dzisiaj powiemy sobie o lekarstwie, które potrafi wyleczyć, ale to tylko możecie stosować wtedy, jak zabraknie lekarstw, aptek, gdzie będzie lekarzy, szpitali i tak dalej. Szanowni Państwo, dzisiaj powiemy o czymś takim jak o syskach. Proszę bardzo, kamera pokaże. Są to szyszki świerkowe, jak widzicie. I te szyszki świerkowe, nawet jeżeli są suche, można z nich robić lekarstwa. Zobaczcie, oni tu mają taką żywicę jeszcze, to są pozostałości. W środku tych sysek są po prostu jeszcze ziarenka. Dlaczego mówię syski, a nie szyszki? Muszę wyjaśnić. Ja pochodzę z Kieleckiego i tutaj tak mówią, było, nie było, tak samo jak w poznańskim, oczywiście i tak dalej, czy po śląsku. Muszę Państwu powiedzieć, że co Polska to region. Co Polska, to inna mowa. Ale to jest nasza mowa, Polska. I dlatego będę posługiwał się nazwą regionalną, czyli będę mówił o syskach. Ale co z tych sysek możemy zrobić? Otóż możemy zrobić świetny lek dla astmatyków, dla ludzi chorujących na zapalenie oskrzeli, zapalenie migdałku, zapalenie gardła, zapalenie płuc. Przede wszystkim astma. Napady astmy. Jak robimy i co z tym później robimy, aby to było takim typowym lekiem? Otóż bierzemy słoik, typowy wek, jak ja to nazywam. Oczywiście ze sprężynką i z gumką. Jak przy innych lekach gumka była niepotrzebna, tak przy tym syropie będzie potrzebna gumka. Wkładamy te syski do środka słoika, układamy je jedna przy drugiej. Oczywiście lepsze są te syski, jak są zielone, ale jeżeli nie mamy, a mamy jeszcze takie, jakie mamy, więc możemy też z tego zrobić to nasze lekarstwo. Jak już tutaj sobie wkładamy dosyć dużo tych sysek po to, aby uzupełnić cały słoik. Proszę zobaczyć. Każda ta syska pachnie nam żywicą. I ta żywica będzie nam po prostu potrzebna. O, wkładamy, układamy. Tak, żeby to było widoczne dla wszystkich, jak również, żebyśmy zrobili sobie super lekarstwo. Tu nam zostało troszeczkę żywicy, oczywiście ją sypujemy. Co do tych sysek należy teraz dodać, aby zrobić lek? Otóż bierzemy olej tłoczony na zimno z oliwek. Bierzemy również miód i zaczynamy to wlewać. Jedno z drugim. Musimy to po prostu mieszać. Widzicie? To się miesza. Miód jest bardziej gęsty. Olej wchodzi w dół. Zalewając w ten sposób, musimy zatopić te nasze syski . Nie wiem, czy już jest całość zalana, ale jeszcze nie. O, dochodzi nam jeszcze powietrze. Tu postawimy, biorę okulary, żeby to wszystko dokładnie przejrzeć. Jeszcze nie zupełnie. Dalej musimy to robić. Szanowni Państwo, teraz mamy zatopione te nasze syski w oleju i w miodzie. Ale uzupełnimy jeszcze miodem. O. No,
mamy pełno i mamy nasze lekarstwo. Co teraz robimy dalej? Do czego jest nam potrzebna ta gumka, jak to niektórzy mówią? Ta gumka jest potrzebna jako rurka, która będzie nam po prostu pracować, bo musimy to, szanowni państwo, tak jak wino, sfermentować. To teraz będzie nam fermentowało. Zatykamy to sprężynką i taki słoik z przygotowanym lekarstwem stawiamy w ciepłym miejscu. Najlepiej nad piecem, no tam gdzie jest ciepło, koło kaloryfera. I to, szanowni państwo, sobie stoi. Stoi tak długo, dopóki będzie trwała fermentacja. Bo miód jest po to, aby spowodować fermentację, czyli cukier. Jak włożymy w ciepłe miejsce, zacznie się fermentacja i zacznie się rozkładanie żywicy, która jest właśnie w tych syskach i na zewnątrz naszych sysek. I przykładowo, to może stać miesiąc, może dwa miesiące, zależy w jakiej temperaturze. To nam nie ma możliwości, aby się zepsuło. I ten lek, który wykonacie sobie sami, możecie podawać spokojnie dzieciom, sami zażywać, podawać swoim rodzicom, dziadkom, pradziadkom na różnego rodzaju schorzenia dróg oddechowych, zresztą nie tylko dróg oddechowych, ale to, szanowni państwo, w pewnym sensie eliminuje, jak są tak zwane dziury w płuce, jak to niektórzy mówią. To powoduje, że te dziury w płucach może nie się zabliźniają, ale się regenerują. To jest właśnie dziwne, że taki zwykły, prosty lek produkowany z polskich sysek, miodu i oleju daje tak pozytywne wyniki. Także, szanowni państwo, produkujmy sami leki, gdyż w ten sposób uniezależnimy się od firm farmaceutycznych. Uważacie, że oni robią coś innego? My robimy to na bazie naturalnych wytworów naszej ziemi. Oni robią to na bazie chemii, która nas po prostu, krótko i po polsku mówiąc, truje. Dziękuję bardzo.